Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Awangardy Logopedii. Jest to cykl rozmów z terapeutami, którzy wdrażają w swojej diagnozie, terapii, awangardowe rozwiązania. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Agata Gładowicz-Bojarska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i od razu też przedstawię panią Agatę, a później porozmawiamy sobie na temat między innymi werbogestów. Pani Agata. To mnie bardzo cieszy. Pani Agata Gładowicz-Bojarska, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca na podyplomowych studiach logopedycznych i neurologopedycznych, pomysłodawczyni werbogestów, narzędzia ułatwiającego dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji nabywanie i rozumienie słów, autorka bloga dla rodziców i specjalistów ologopedii.blog, prowadzi szkolenia z zakresu opóźnień rozwoju mowy, niedokształcenia mowy o typie afazji dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. Od 17 lat pracuje jako logopeda w specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie, pasjonatka nauczania przez zabawę, zwolenniczka terapii opartej na relacji. Raz jeszcze serdecznie witamy i cieszymy się, że przyjęła pani zaproszenie. Pani Agato, dobrze, to rozpoczniemy też takim pytaniem. Od wielu lat pracuje pani jako neurologopeda. Jakie obecnie dostrzega pani zaburzenia mowy u dzieci przedszkolnych? To jest prawda, że od wielu lat pani tutaj wypomniał te lata mojej pracy, ale tak, pracuję od lat 17 z dziećmi w wieku przedszkolnym i od wielu lat już koncentruję się w pracy głównie na dzieciach, które przychodzą w takim wstępnym rozpoznaniu opóźnień w rozwoju mowy, które przychodzą z wstępnym rozpoznaniem opóźnionego rozwoju mowy. I to głównie jest ponad 90% dzieci, z którymi ja pracuję. Więc statystyk takich, czego jest najwięcej w tym momencie, nie mam w swojej głowie, jako że ja już bardzo mocno od lat idę tylko w kierunku niedokształcenia mowy, pracy z dziećmi z niedokształceniem mowy, typu afazji. Natomiast jak pracowałam w placówkach, bo z ramienia poradni obejmowałyśmy wiele przedszkoli tutaj na terenie Krakowa opieką, to zdecydowanie z roku na rok widziałyśmy, jak przybywa dzieci z wadami wymowy, jak te statystyki się zmieniają. Mówiło się jeszcze w 2003 roku w pozycjach jastrzębowskich chociażby o tym, że to jest jakieś 30% dzieci w wieku przedszkolnym ma wady wymowy. No, myśmy, jak chodziłyśmy do grup przedszkolnych, to w ciemno mogłyśmy powiedzieć, że to będzie 50%, coś około 50%. Więc przybywa zarówno dzieci z wadami wymowy, jak i przybywa rzeczywiście dzieci z dużymi trudnościami w nabywaniu i rozumieniu języka. I teraz nie wiem, czy to jest tak, że jest coraz więcej tych dzieci, które mają trudności w nabywaniu zasad językowych i rozumieniu języka jako takiego, czy też przez to, że ja się takimi dziećmi zajmuję, to tych dzieci ja widzę statystycznie więcej. Niemniej jednak te trudności, które obserwuję, jakby może nie tak, coraz więcej trafia do mnie dzieci, u których trudności w nabywaniu języka są bardzo głębokie, dotyczą bardzo głębokich poziomów funkcjonowania i jakby wymagają takiego bardzo holistycznego, zdecydowanie holistycznego podejścia w terapii. No właśnie, to może od razu przejdziemy do czegoś bardzo świeżego, ale już podejrzewam znanego wielu logopedom, a także i rodzicom, do werbogestów. Jest pani autorką tej książeczki, ale także i szkolenia. Dla kogo, dla jakich pacjentów to narzędzie jest dedykowane?
Jak gestami, może powiem troszkę o historii, żeby to gdzieś osadzić, to o czym rozmawiamy. Ja pracowałam, używałam spontanicznie gestów od lat w pracy z dziećmi, które miały trudności w nabywaniu języka. W pracy z dziećmi, które przychodziły, trafiały do mnie i miały różnego rodzaju trudności związane z mówieniem. Tak? Czasem były to dzieci, które funkcjonowały na poziomie jakichś niewerbalnych dźwięków, czasami były to dzieci, które radziły sobie z sylabą, ale nie potrafiły tych sylab połączyć, żeby powstało słowo. Czasami były to dzieci, u których jakby pojedyncze słowa funkcjonowały, natomiast te dzieci nie budowały zdań. I ja intuicyjnie od lat zaczynałam stosować gesty, żeby pomóc dzieciom to słowo, tutaj daję cudzysłów, zobaczyć, tak? Żeby pomóc dzieciom uchwycić pewne zasady, które rządzą naszym językiem i żeby dzieci jakby przy pomocy takich moich multipodpowiedzi umiały przekładać, czerpać pewne umiejętności ode mnie, tym samym nabywać kompetencje do tego, żeby mówić. I tak powstały gesty. Ja się później tymi gestami dzieliłam na różnych moich warsztatach, dzieliłam się nimi ze studentami i nigdy nie miałam odwagi, to muszę powiedzieć, żeby to wypromować. Zawsze mi się wydawało, że to trzeba zmierzyć, zbadać, że to tylko u mnie, tak? Że to jest moje, że to nie jest wystarczające, żeby dawać to gdzieś dalej w świat, aż dostałam w pewnym momencie bardzo dużo takich informacji zwrotnych od moich byłych studentek, od osób, które były u mnie na warsztatach. Wzięłam od pani, mniej więcej to były informacje w tym stylu, wzięłam od pani kilka gestów i to działa, chcę więcej, tak? Bo dzieci zaczynają mówić, dzieci to łapią. I to mi to dało odwagi i dlatego verbogest wypuściłam. I one powstały z myślą o dzieciach z opóźnionym rozwojem mowy, z myślą, a zwłaszcza o dzieciach, u których ten opóźniony rozwój mowy ma takie swoje podłoże, powiedzielibyśmy, neurologiczne, u dzieci, u których widzimy niedokształcenie mowy o typie afazji. I ja głównie pracuję z takimi dziećmi, ja dla tych dzieci te gesty tworzyłam, w pracy z tymi dziećmi tworzyłam je, ale one, z tego co wiem, to samo narzędzie, którym są werbogesty, jakby ułatwia pracę logopedom, którzy pracują z różnymi pacjentami. Tak? Dostałam zwrotki o tym, że były wykorzystywane w pracy z dorosłą osobą z afazją, z dorosłym pacjentem z ASD, który miał oprócz tego takie trudności w planowaniu ruchu i jemu gest po prostu pomagał zobrazować i ułożyć taką sekwencję ruchów, zarówno takich z dużej motoryki, jak i na poziomie artykulacyjnym. Dużo takich zwrotek mam, no niemniej jednak to nie są moje doświadczenia. Moje doświadczenia z werbogestami to są przede wszystkim doświadczenia z dziećmi z niedokształceniem mowy. Tutaj pojawił się taki wyraz multipodpowiedź. Jakby Aha. Pani mogła rozwinąć, co za tym się dzieje. Tak, jakby o multipodpowiedziach mówi się dużo w literaturze, która traktuje o terapii afazji, o terapii apraksji. Jest to technika stosowana przez logopedów i tutaj naszych rodzimych i logopedów, którzy pracują wszędzie na świecie. Multipodpowiedź to jest w przypadku werbogestów, to jest takie pokazanie słowa różnymi kanałami, żeby dziecku, z którym pracuję, wskazać na pewne ważne cechy, które być może w procesie percepcji takiej dźwięków uciekają. Czyli ja dodaję do mówienia, równocześnie z mówieniem idzie ruch, i jednocześnie to mówienie dzieje się, jest spowolnione, dzieje się w takim wolniejszym niż normalnym tempie, a mimika jest przerysowana. Czyli te cechy, które umykają gdzieś w toku typowej mowy, takiej w normalnym tempie, dziecko może sobie poukładać, zidentyfikować, scalić i dać temu jakiś sekwencyjny porządek, kiedy to widzi. Bo kiedy mówię na przykład buła, prawda? Tu jest akurat element takiej trochę zabawy, takiego trochę śmiania, straszenia, ale dziecko może w tym, że ja mówię wolniej i w tym, że moja mimika jest
przerysowane zdecydowanie, że to wszystko jest przesadne w działaniu. Mam nadzieję, że to, czy wiem, że to wtedy pomaga dzieciom ułożyć sobie te różnorodne podpowiedzi z ruchu, z dźwięku, ze zwolnienia dźwięku i przerysowanej mimiki, pozwalają dziecku stworzyć, zbudować obraz słowa w umyśle swoim. No właśnie, a w czym pomagają te werbogesty? Przede wszystkim w takim dialogu, znaczy, może jeszcze inaczej. O, bo werbogesty, jakby to, co pani też przedstawiła, czyli buła, tak? Buła, buła, przepraszam. To one są oparte na spółgłoskach, tak? W spółgłoskach w sylabie. Tak, dlatego że, znaczy, werbogesty przede wszystkim jakby zbudowane są na kilku takich zasadach. Jedna z nich to jest to, żeby wziąć gesty naturalne, gesty, które nam towarzyszą, gesty, które od razu prowokują do jakichś dźwięków, tak jak to ła, prawda, bo najpierw bawimy się w straszenie kogoś i jest takie ła, i później, kiedy ja robię tylko tutaj ruch, dziecku się to ła uruchamia lub dziecko musi sobie pomóc tym ruchem rąk, ale też w werbogestach odnoszę się do takiej ogólnej, logopedycznej naszej wiedzy o języku, o cechach głosek, o sposobach powstawania głosek i zdarza się, że przecież nawiązuje do cechy, do jakiejś cechy artykulacyjnej głoski. Natomiast rzeczywiście werbogesty to sylaby ułożone w pewne sekwencje, tak żeby powstały z nich wyrazy. Dlatego, że bardzo często w przypadku dzieci z niedokształceniem mowy jest tak, że one świetnie radzą sobie z powtarzaniem sylab. Dziecko powie, niech będzie, to zostanie przy tej bóle, dziecko powie bu, dziecko powie ła, natomiast nie ma łączenia tego, tak, w pewną taką spójność, spójną jednostkę, jaką jest buła. Osobno dźwięki funkcjonują, natomiast ze sobą one dziecku nie wychodzą. Wtedy mamy różnego rodzaju przestawki, mamy pewne uproszczenia, mamy zamiany spółgłosek. Tutaj dziecko ma trudność z takim sekwencyjnym ułożeniem sylab w wyrazie. I werbogesty mają troszeczkę, jak to już wcześniej wspomniałam, tą sekwencję dziecku zobrazować i tutaj dziecko wesprzeć. No jakby jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, że mowa i ruch są funkcjami ściśle powiązanymi i jakby to, jak werbogesty działają, też jest dowodem właśnie na to zdanie, tak? Na tą tezę, zresztą nawet to nie jest to teza, bo to są dowody już na to, że mowa i ruch ściśle ze sobą korelują i że ruch ciągnie mowę. No właśnie, tutaj jeszcze pojawia się niekiedy dotyk, na przykład w głosce sy, tak. albo przy innych, a więc takie trzy elementy. Tak, pojawia się dotyk, ale to jakby dziecko, prawda, dotyka siebie, bo tym ruchem, o którym, który pan tutaj wspomniał, ja dziecku zaznaczam, zobacz ten dźwięk, tak, spodnie, skarpety, zwłaszcza w zbitkach spółgłoskowych, kiedy to sy ucieka, ulega uproszczeniu, umyka uwadze słuchowej i pojawiają się ponie, karpety, kapety i tak dalej. Więc ten gest czasami jak już jest wprowadzony, potem tylko wyprowadzam, zamienia ja albo rodzic i dziecko samo zaczyna się poprawiać. Hitem było, jak kiedyś pracowałam z taką dziewczynką, z Oliwką, która przechodziła przez różne etapy pracy na werbogestach, wszystkie nowe sylaby wprowadzaliśmy werbogestem i w pewnym momencie ona już całkiem nieźle mówiła, ale jeszcze nie miała utrwalonych wielu rzeczy i nazywając to sobie tak, ta! I ja tylko pokazałam, że nie, Oliwka, i tylko zrobiłam. I nic nie powiedziałam i ona idąc za tym, bo miała to już opanowana, powiedziała kapusta. Więc no, to pokazuje, jak ruch porządkuje też pewne procesy jakby w nabywaniu języka. No właśnie, ja sobie tak pomyślałem, że w ogóle gesty dla dorosłych, którzy dobrze mówią,
mają sprawne rozumienie, to to jest coś takiego nieodłącznego i gdy gdzieś wyjeżdżamy do kraju i nie znamy dobrze języka, no to w jakiś sposób też możemy spróbować się porozumieć tymi gestami, jakimś jednym słowem, które sobie przeczytamy w słowniku. A więc jest to coś intencjonalnego, coś naturalnego, a czy i właśnie te werbogesty, ja też byłem na szkoleniu, dostrzegam właśnie taką naturalność w tym wszystkim. Jakby mogła Pani też powiedzieć o procesie w ogóle powstawania tych werbogestów, jak długo one trwały, ile Pani... Znaczy, zanim odpowiem na Pana pytanie, to chciałam jeszcze, jakby, jeśli Pan pozwoli, jedno zdanie. Bo mówi Pan o tym, że my posługujemy się często gestami, jak jedziemy za granicę. Ale powiem o takim jeszcze innym doświadczeniu. Moja nauczycielka angielskiego, która jest też moją koleżanką, kiedy ja coś mówię źle i teraz nie będę moją wątpliwą umiejętnością angielskiego się tu popisywać, ale kiedy gdzieś ten akcent pada nie tam, gdzie trzeba, kiedy ja coś mówię nie tak, ona zaczyna mi falować i pokazuje mi, prawda, pewne gradacje, pewne jakby... Ona mi dryguje i ja zaczynam iść ręką za tym, co ona robi i ja mówię dobrze to słowo. Co znowu jakby, prawda, jest kolejnym takim dowodem na to, że ten ruch, kiedy nam jest trudno coś powiedzieć, to ruch naturalny sposób się pojawia i to słowo z nas wydobywa. Natomiast powiedział Pan tutaj o gestach naturalnych, tak, bo jakby idea w ogóle, ja nie mam odwagi, żeby nazywać werbogesty metodą. Mówię raczej o narzędziu, bo to jest takie bezpieczniejsze, ale jeśli użyję tego słowa, to oczywiście stawiam tam pewien cudzysłów. Wielu logopedów posługuje się gestami, to jakby ja też nie jestem tutaj kimś, kto wprowadza totalną nowość na nasz rynek, tak? Dlatego, że wielu logopedów ma swoje gesty. Ja nie mówię nawet o tych, które zostały już opublikowane, bo jest takich narzędzi coraz więcej czy metod, ale o tym, że my gabinetowo, podłogowo, stolikowo gesty stosujemy, każdy po swojemu. Natomiast ja jak prowadzę szkolenia z werbogestów, to mówię o tym, że przede wszystkim masz ten gest czuć, tak? Mówię ty jako użytkownik, nauczyciel tego. Ma to być dla ciebie naturalne, ma to być zgodne z rytmem twojego ciała. Dlatego na szkoleniu pokazuję różne sposoby pokazania tego samego i często mówię, wybierz sobie, tak, do uczestnika. Dlatego, że jednemu będzie odpowiadać bardziej taki sposób, myje na przykład, czy myje od jedzenia, a drugi zrobi myje, bo to będzie dla niego naturalne. Werbogesty, myślę, że zaletą werbogestów, ale to dopiero odkryłam, dopiero jak dostawałam informacje zwrotne, jest właśnie to, że one są intuicyjne i naturalne, że to się dzieje, jak już ktoś załapie ideę, jak to robić, to potem to już wychodzi z nas samo, prawda? Bo kilka razy przepraktykujemy, zaczynamy wprowadzać dzieciom. Ideą werbogestu jest to, żeby to było zgodne z rytmem ciała, to nie są jakieś sztywne ruchy, to wszystko ma być płynne i to się ma dziać w takiej jakby ekonomii ruchu po prostu, stąd wychodzić. Pierwsze gesty pojawiały się u mnie spontanicznie i to były właśnie takie bardzo mocno nawiązujące do intuicji, to była moja intuicja, także jeśli je pokazałam tak, to pije pokazałam w taki sposób. Trochę od tego odchodzę, właśnie w związku z tym, że za mocno się ten to je może wiązać z czasownikiem, a nie z sylabą potem u niektórych dzieci. No niemniej jednak to były moje pierwsze drogi, tak, pokazałam pies, to było jedno z pierwszych słów, auto. I dopiero potem, jak patrzyłam, jak bardzo to działa, to gdzieś to werbogesty wynikły z gabinetowej potrzeby. Czyli to nie był twór sztuczny, że ja sobie wymyśliłam, prawda, metodę i potem dałam dzieciom. To pod wpływem tego, jak ja z dziećmi pracowałam i coś im nie wychodziło, ja im na poczekaniu dawałam ruch i to szło. A ponieważ ja ze względu na to, że prowadzę działalność dydaktyczną też od lat, taką no, jakby właśnie na studiach podyplomowych z logopedii, to też dużo nagrywam swoich spotkań z dziećmi. Potem odtwarzałam tylko te filmy i modyfikowałam, patrzyłam, tak, co dobre, co złe, spisywałam sobie to, kiedy zdecydowałam się już wydać werbogesty. Ja po prostu puściłam sobie moje własne filmy i zobaczyłam, ile ja tam mam materiału do tego, żeby się tym podzielić i żeby to puścić dalej. Fajnie. Czyli tak, książeczka jest dla osób, które ukończyły szkolenie,
Tak, i chciałam to bardzo mocno podkreślić, że, bo to jest tak, że ktoś się nauczy i może chcieć odsprzedać dalej. To jest zdjęcie. Zdjęcie nie obrazuje ruchu. Zdjęcie jakby nie precyzuje, jak to zrobić, nie pokazuje zasady zastosowania, nie mówi o tym, kiedy trzeba zmienić. Dlatego książeczka jest materiałem do szkolenia, a nie materiałem samym w sobie. Dlatego jeśli zaproszę rodziców na szkolenie, bo coraz więcej rodziców mówi o tym, moje dziecko zaczęło mówić dzięki werbogestom, logopeda pracuje, ale ja się chcę nauczyć. To ja nauczę tylko tych rodziców na razie, których dzieci są już prowadzone przez logopedę, bo to logopeda odpowiada za cały proces. Prawda? Tutaj terapeutyczne werbogesty są tylko narzędziem w tym procesie. I trzeba wiedzieć, kiedy, w jaki sposób, na jakich zasadach to wszystko można wprowadzać. No właśnie, pewną pomocą już do naszej pracy, czyli faktycznie podkreślmy to, że tej książeczki nie można kupić oddzielnie, tylko ona jest razem. Materiałem, tak, ona jest materiałem do szkolenia, tak, tak, tak. Wszyscy uczestnicy otrzymują ode mnie przesyłkę z książeczką. Ale jeszcze warto nadmienić o tym, że jak mamy materiał dla instruktora, czyli dla logopedy, neurologopedy, tak też jest samouczek dla rodziców. Tak. I co tutaj będzie mógł zobaczyć? Dla rodziców tak, ale jakby też dla logopedy jako podpowiedź, ponieważ książeczka zawiera przykłady 69, jak pokazać 69 słów, tak? Czy wyrazów, zależy jak do tego podejdziemy, ja mówię słów, bo to jednak mówimy. To, co tam się, prawda, uczymy mówienia. Natomiast samouczek pokazuje, że możesz z tego, co masz w książeczce, stworzyć ciąg dalszy już samodzielnie. Ale samouczek jest też po to, żebym ja po wprowadzeniu, po nauczeniu dzieci pewnych nowych słów, mogła pod rysunkiem w zeszycie wkleić właśnie takie mini zdjęcia, które przypomną rodzicowi w domu, jak to robić. Natomiast nigdy nie robiłabym czegoś takiego, że na przykład pracuję z dzieckiem tylko w przedszkolu i rodzic nie widzi. Jeśli nie demonstrujemy rodzicowi, jak to pokazać, to nie możemy wkleić zdjęcia, bo rodzic ma prawo do własnej interpretacji. Ma tylko rękę w górze na przykład na zdjęciu i nie wie, że ręka idzie w dół i co temu towarzyszy. Więc tymi obrazkami, tym samouczkiem dzielimy się z tymi rodzicami, którzy są przez nas prowadzeni z odpowiednią instrukcją, prawda? I stopniowo, nie wszystko naraz, nauczyliście się 5 nowych słów. Proszę bardzo, dodajcie do tego 5 tych takich sekwencji ruchowych, ale na razie nie dalej i nie więcej, bo rodzic będzie chciał, i to jest naturalne, jak najwięcej od razu, a wiadomo, że wtedy robimy dziecku w głowie przysłowiowy bigos i to wszystko musi być w tempie dopasowanym do możliwości dziecka po prostu, a nie do naszego chciejstwa często, które wiadomo, że nie. No właśnie, bo zajmuje się Pani też strategiami usprawniającymi rozumienie. Na czym polega też taka strategia w terapii, gdy mamy takie dziecko z opóźnionym rozwojem mowy? Znaczy myślę, i bardzo się cieszę, że Pan o tym wspomniał, dlatego że myślę, że troszkę się zmienia w logopedii i coraz więcej my się bardzo dużo uczymy. Ja nie znam drugiej grupy zawodowej, która by się kształciła tak szeroko i tyle z tylu obszarów, może tak, jak logopedzi. Więc myślę, że wiele się w naszym podejściu do terapii zmienia, ale widzę od lat, oczywiście taką tendencją jakby na plus w tym momencie, że my pracując z dziećmi z niedokształceniem mowy, bardzo dużo koncentrujemy się na nadawaniu, ale dużo mniej na budowaniu takiej kompetencji, jaką jest rozumienie. A wiemy o tym i jakby naprawdę dziecko musi mieć duże deficyty rozumienia, żeby to zostało szybko dostrzeżone i żeby szybko na tym poszła praca. Jest wiele takich dzieci, które jawią nam się początkowo w terapii jako dzieci z taką dominantą motoryczną, tak, trudności motorycznych, ale stopniowo okazuje się, że te deficyty rozumienia, owszem, one do jakiegoś czasu nie były mocno widoczne, bo dziecko do pewnego poziomu sobie radziło, ale im więcej otaczamy dziecko językiem, im trudniejsze dajemy zadania,
to nagle okazuje się, że te trudności są całkiem spore. I ja mam taką w ogóle zasadę w terapii z dziećmi z niedokształceniem mowy, że najważniejszą rzeczą jest danie kompetencji, wykształcenie kompetencji. Dziecko z niedokształceniem mowy musi nauczyć się dostrzegać w języku otoczenia pewne zasady, chwytać je i przekładać na swoje własne wykonania. Czyli ja jestem zwolenniczką tego, żeby uczyć przez modelowanie, uczyć bardziej przez dawanie wzorca, z którego dziecko ma zaczerpnąć, niż przez nieustanne poprawianie dziecka. Jeżeli ja uczę dziecko prawidłowej odmiany, to na przykład będę wykorzystywała albo ruch, albo model, którym będzie słowo. Czyli, nie wiem, będzie lata, osa, koło, a dziecko powie nos, na przykład, bo jest na etapie mianownika, to ja dodam do tego, nie poprawię nie nos, tylko nosa, tylko wezmę, pójdę jeszcze raz w to, co jest rytmem i to, co jest podpowiedzią i pokażę lata, osa, koło. Tak? Podkreślę tą formę, która poszła, żeby dziecko osa, koło, no. I zduplikuję ten ruch, który tam się pojawił, żeby dziecko wzięło. Ono ma wtedy poczucie, że ono samo stworzyło formę. Ja go wtedy nie poprawiłam. Ja mu pokazałam, skąd masz sobie zabrać. I uczę dzieci właśnie samodzielności w działaniu przez tego typu działania, że czasem pokażę mu inny wyraz, który tak samo się odmienia, tak? Kawa na ławie. Ja nie mam kawy, a dziecko mówi, ja nie mam ławy, bo już sobie ode mnie wzięło. Mimo, że gdyby mnie zamodelowała, ono by powiedziało, ja nie mam ława, na przykład, tak? Więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że zbuduję to rozumienie również w oparciu o gest i o werbogesty. Mówiłam o tym na warsztacie, być może pan pamięta, jak jedna z moich dziewczynek, Lilcia, przyszła na pierwszych zajęciach, ona nie rozumiała tego, kiedy pytałam, gdzie lala, gdzie miś. Ona nie różnicowała, ona nie rozumiała tych pytań. Ale kiedy dodałam ruch, gdzie lala, prawda, i pokazałam tu lala, potem wzięłam następną, to lala. Kilka razy ten ruch taki prosty, prawda, z tą lalą łączyłyśmy. Potem pokazywałam misia, miś, prawda, i tu miś. I wielokrotnie tak robiłyśmy. Więc kiedy zadałam pytanie, gdzie lala, to ona jeszcze na poziomie percepcji dźwięków nie rozumiała, ale to gest jej pozwolił zrozumieć, że ja pytam właśnie o tą z kucykami na obrazku, bo wcześniej tego gestu przy tym obrazku użyłam i ona mogła być adekwatna w odpowiedzi. I takie wielokrotne, prawda, wsparcie gestem uczyło ją rozumienia, czyli gest prowadził ją do rozumienia. Ona łączyła dźwięk z gestem i dokonywała pewnej, dzięki temu, identyfikacji tego, o co ja pytam. Więc taka też droga nasza była. Ale też stosuję podpowiedź kolorem, stosuję podpowiedź kształtem. Czyli na przykład wykładam, pytam o jakąś rzecz, pewne rzeczy są zaznaczone kolorem i potem ja pytając, no nie wiem, mam na przykład takie zdanie, tata pije kawę i mam na każdy element tego zdania inny kolor kostki. Niebieska kostka to będzie tata, czerwona pije, zielona kawę. Mam tak położone przed dzieckiem. I podnosząc niebieską kostkę pytam, kto pije kawę? Ona może nie rozumieć mojego pytania, ale niebieska przed chwilą kilka razy ułożona znaczyła tata. Więc ona podniesie niebieską i on czy ona, to dziecko, które pije i odpowie tata. Na razie jest adekwatne, na razie jeszcze nie wie, ale przez takie działania ono łączy pytanie kto z rodzajem odpowiedzi, której udzielało. Więc stosuje no, tego typu ruch, gest, kolor, werbogesty również, uzupełnianie wzoru, pewną dziurę w zdaniu, którą dziecko odpowiedzią zapełnia, żeby dziecku zrozumienie ułatwiać, żeby dziecko umieszczać w jakimś takim schemacie, tylko po to, żeby po tym mówiąc schemat zabrać i żeby on zaczynał te umiejętności przekładać na coraz dłuższe wypowiedzi i pytania, coraz trudniejsze. Świetnie, czyli nie tylko takie zabawy, które mają wywołać daną głoskę, sylabę czy wyraz, ale które też powodują myślenie, tak? Które kojarzą się dziecku z czymś i dziecko.
Oczywiście nie każde dziecko będzie tego potrzebowało, bo mamy dzieci, które mają trudności w nadawaniu, nie przejawiają większych deficytów w rozumieniu mowy, ale trafia do mnie coraz więcej takich dzieci, u których ten deficyt rozumienia jest i jest bardzo głęboki. I staram się szukać i w dostępnych już rozwiązaniach, ale też tworzyć własne rozwiązania, żeby tym dzieciom pomagać. Oczywiście, że to nigdy nie jest tak, że uda się na 100% wszystko, ale jeśli dziecko przychodzi, jest tak naprawdę bez kontaktu, bo te zaburzenia rozumienia powodują, że dziecko jest frustrowane, jest zaburzone, ma różne strategie ucieczkowe, bo nie rozumie świata wokół siebie. Jeżeli stopniowo dzięki takim czy innym rozwiązaniom zmieniamy to dziecko, buduje wypowiedzi, jest już adekwatne, pewnie, że te wypowiedzi są niegramatyczne i to jeszcze długa droga, prawda, na pewnych etapach terapii, ale dziecko zaczyna osadzać się rzeczywistości, zaczyna być częścią tego świata, zaczyna rozumieć pewne mechanizmy, które go otaczają, bo przecież jak ma deficyt rozumienia, to świat zaczyna być przerażający. To jest brak rozumienia prostych gier, prostych reguł, również społecznych, bo one się opierają jednak na języku. Więc jak poprawiamy tą jakość rozumienia, to znowu się poprawia funkcjonowanie dziecka. Właśnie, bo uczy Pani przez modelowanie. Jakby Pani jeszcze rozwinęła to modelowanie, czym ono jest? Modelowanie to jest w ogóle w terapii jakby powszechnie, myślę, znana, tylko w różnych, w zależności od tego, z czym my pracujemy, z jaką trudnością lub z kim, jakim pacjentem, tak? To modelowanie będzie różnie przebiegało. W przypadku moich dzieci modeluję, to znaczy daję ci wzorzec, daje ci pewną strukturę i na początku chcę, żeby dziecko tę strukturę trochę echolalicznie odtwarzało, ale stopniowo ja wymieniam pewien element i chcę, żeby dziecko dało swój, chociażby w strukturze mama pije kawę, a idziemy, prawda, mama pije kawę u dziecka też na przykład, tylko mama wygląda inaczej, ale za chwilę u mnie jest mama pije kawę, a u dziecka jest mama pije wodę lub tata pije kawę, prawda, czyli zaczynamy stopniowo podmieniać elementy, aż idziemy do tego, że ja daję strukturę, podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Mama pije kawę, ale dziecko ma, tata pije herbatę. Daję strukturę, daję pewien schemat. Uczę stopniowo wymieniać elementy i stopniowo uczę ten schemat rozbudowywać, bo to jest kompetencja dziecka. Dziecko musi nabyć kompetencję, ono nie może odklepywać, a tak dzieci przez modelowanie uczą się bardzo szybko. Modelowanie to też wykorzystanie rodzica czy rodzeństwa w terapii. U mnie każdy rodzic dostaje taką informację, że na przykład mówię, proszę pana, kiedy pan siada ze mną tu na podłodze i z dzieckiem, to jest pan dla mnie, będę mówić per tato, trochę za dziecko, trochę wchodzę w rolę takiego komunikatu, które normalnie by, prawda, dziecko powiedziało do rodzica i przez chwilę tak mam, że kiedy dziecko jeszcze nie ma gotowości, to ja mówię tak trochę od dziecka, tato, daj, prawda, tato, zrób. Za chwilę się potem z tego wycofuję, no bo też dziecko musi zrozumieć, że ja to tak, ale to dziecko ewidentnie czuje, bo ja mu daję model, coś w co dziecko ma wejść i ja jednocześnie modelując wypowiedź dziecka, modeluję też jego zachowanie, bo tata wykonuje pewną czynność, ja za chwilę oczekuję wykonania tej czynności od dziecka. Czyli ja za chwilę oczekuję, że dziecko bardzo chętnie po swoim rodzicu powtórzy. Więc za chwilę będę chciała to samo, żeby dziecko zrobiło, ale rodzic dał już wzór, czyli model w tym wypadku. Ja dałam wzór wypowiedzi, mówiąc za dziecko, a rodzic dał wzór tego, jak to zadanie trzeba wykonać. To też modelowanie. A czy wykorzystuje Pani w swojej terapii onomatopeję? Tak, ale muszę się przyznać i każdy, kto mnie zna z warsztatów lub z pracy, z praktyk, wie, że ja generalnie nie lubię wyrażeń dźwiękonaśladowczych związanych ze zwierzętami. Nie lubię. Już jakby osiągnąłam taki stan, myślę, to jest związane z tą ilością doświadczeń, że ja już nie chcę mu, nie chcę. Ale wykorzystuję wiele wyrażeń dźwiękonaśladowczych, które są związane z dźwiękami otoczenia, ale też wykorzystuje sporo wykrzyknień, partykuł, czegoś, co niesie emocjonalne zabarwienie, ponieważ to, co emocjonalne, łatwiej przyswajalne, prawda? Więc oczywiście robię puk, 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 bam i tak dalej, ale często też mam o nie, gapa,
i jakieś tego typu wykrzyknienia, do których dzieci szybko się przywiązują, szybko je łapią. Zwierząt mało. Jak muszę, jak dziecko przyniesie w worku zwierzęta, mam taki, którzy przynoszą, to oczywiście ja jestem dość responsywna. Ja się potrafię dostosować do potrzeb i zrobić coś dobrego. Ale znowu, jak robię, wykorzystuję dźwięko naśladowcze, to raczej nie chodzimy jak piesek i nie machamy ogonem jak piesek, tylko raczej łączę sobie takie zadanie na przykład ze zlokalizowaniem źródła dźwięku i z pamięcią słuchową. I wtedy jest hał-hał, ale przy okazji zamknij oczy, tu pudełko, gdzie zczekał piesek, z której strony. Idę bardziej ku tego typu zadaniom złożonym. Tak trochę do swojej potrzeby, ale myślę, że nie ze stratą dla dziecka, tylko ze zyskiem. Polega Pani na teorii zegara mózgu Elżbiety Szalong. No i też byśmy poprosili Panią, jakby Pani mogła powiedzieć, na czym polega ta koncepcja. Znaczy, nie mogę tak powiedzieć po swojemu troszeczkę, do tego, jak ja się do tego odnoszę. Dlatego ja w ogóle zachęcam wszystkie osoby, które pracują terapeutycznie, żeby się z artykułami Pani Profesor zapoznały. Powiem w skrócie, tak jak ja to rozumiem. Trochę to jest tak, że my czasem czytamy o pewnych teoriach, przekładamy je na praktykę, mówimy super, działa. Ale czasami jest odwrotnie, tak było w moim przypadku. To znaczy ja najpierw miałam pewne swoje obserwacje, a później natrafiłam na badania, które cudownie mi te moje obserwacje, takie obserwacje praktyka, tak, obserwacje z gabinetu potwierdziły. Pani profesor od lat zajmuje się badaniami tak zwanego zegara neuronalnego czy zegara mózgu. Oczywiście na świecie jest trochę takich badań, to jakby one niekoniecznie wychodzą od nas. Jest wielu autorów z literatury zagranicznej, jest wiele takich pozycji, które o tym traktują. Zegar mózgu, jak to powiedzieć w skrócie, tak jak ja to rozumiem, żeby też idei tego nie zatracić. Funkcjonujemy w pewnych taktach. Nasze działania, nasze wypowiedzi, nasze nawet ruchy rozłożone są, mieszczą się w pewnych ramach czasowych. Te takty to są dla zdania, to jest około 3 sekund. I tak jest na przykład w mówieniu, że kiedy ja wypowiadam jakieś frazy, to mniej więcej co 3 sekundy robię palce. Oczywiście tego nie liczę, ale można by było to sprawdzić. Robię krótką pauzę, która mnie pozwala zaplanować wypowiedź, ale panu jako odbiorcy w tym momencie pozwala przetworzyć dość szybko, bo te pauzy nie są długie, to co do tej pory padło. I teraz, jeżeli ja funkcjonuję w takich oknach 3-sekundowych jako nadawca i pana zegar jest dostrojony do tego, czyli pan też przetwarza informacje, ma pan zdolność do przetwarzania informacji w takich blokach, to jakby wszystko, to porozumienie, teraz mówimy o komunikacji językowej, to jest płynne. Ale jeżeli ja, i tutaj pani profesor podaje na przykład na przykładzie osób, które mają zaburzoną tą sekwencję czasową, chociażby przy niepłynności mówienia, kiedy nie kończy się ta fraza, bo jest wydłużona, to ponieważ my mamy ten mechanizm neuronalny wrodzony, trójsekundowy, to zaczynamy odczuwać pewien dyskomfort. Zaczynamy, próbujemy się, naprawdę pilnujemy się, żeby się jakoś dostroić. I w drugą stronę, jeżeli ja jestem w tych blokach fraz, sekwencji, prawda, czasowych, a pan przetwarza wolniej niż ja nadaję, to nie ma pan szans na zrozumienie mojej wypowiedzi. I ja zawsze na moich warsztatach mówię o tym, że my w przypadku dzieci z niedokształceniem mowy musimy pilnować się, aby dostroić tempo naszego mówienia do odbiorcy. Ja daję taki przykład, ja sobie tak to wyobrażam, mimo że niekoniecznie może pani profesor by to powiedziała, bo to nie o to chodzi. Nie wiem. Natomiast ja mówię, że my jesteśmy trochę taki magazynier, taki pracownik na taśmie w fabryce, tak? Gdzie ta taśma płynie od ucha do magazynu, którym jest mózg. I ja muszę dostosować to nakładanie paczek do tempa, w jakim płynie ta taśma. Jeżeli taśma u dziecka, czyli to przetwarzanie jest wolniejsze, a tak jest w przypadku dzieci z niedokształceniem mowy, i ja nie dostosuję się, będę swoim tempem to robić, tak? To paczka stanie na paczce.
i dziecko nie ma szansy dostrzec, w jaki sposób sekwencyjnie zbudowany jest dany wyraz, jak tam dźwięki jeden po drugim, sylaby, prawda, układają się, bo dostaje tylko rządek, czyli ostatnią paczkę. Lub jak będę za szybko pakować, to któraś mi spadnie z tego taśmociągu. I to jest taki, wydaje mi się, obrazowy przykład tego, że jak się nie dostroisz do tego zegara odbiorcy twojego, u którego z różnych przyczyn to przetwarzanie jest zaburzone, to dziecko nie wyłapie mechanizmów, nie będzie się uczyło, bo będzie dostawało tylko szczątkowe i poplątane fragmenty twoich wypowiedzi. I o ty, tutaj, ja właśnie w taki sposób rozumiem, uproszczone oczywiście na potrzeby, prawda, od tego, o czym mówimy, ale w taki, dlatego ja mówię zwolnij, musisz się dostrajać, bo inaczej nie ma rozumienia. To dla zrozumienia to jest jakby to przetwarzanie głosek w określonych aktach czasowych, przetwarzanie dźwięków w określonych oknach czasowych jest po prostu kluczowe i my musimy o tym pamiętać, pracując z dziećmi z niedokształceniem mowy. No właśnie, bo jeśli chodzi o te werbogesty, to jak czytamy we wstępie, ogromne znaczenie ma fakt, że ruchom ręki towarzyszy przerysowana mimika i wydłużone mówienie. Tak, wydłużam, ale nie szatkuję. I to jest bardzo ważne, żeby nie dawać dzieciom poszatkowanych słów. No, nie, bo już mówię, już mnie pasuje. No, gi, ka, lo, cze. No nie możemy tak uczyć dzieci. Dlatego wydłużone, ja po to przeciągam samogłoskę, żeby jednak spinały się te sylaby ze sobą, żeby to jednak było postrzegane przez dziecko jako jedna całość. Ja po to przeciągam, bo mogę samogłoskę przedłużyć, żeby zwolnić i żeby kolejność tych paczek, które wkładam, jakby to jak ja ładuję, w takiej kolejności, żeby do magazynu dotarło. Dlatego mówię kalosze, nogi, nogi, kalosze, żeby tych informacji w dobrym tempie dać dziecku jak najwięcej. Świetnie. To jeszcze takie interesujące pytanie. No. Jakie cechy powinien mieć dobry logopeda? Bo trzeba by spytać dobrego logopeda. Ale myślę sobie, kiedyś powiedziałabym inaczej, dzisiaj powiem inaczej, po tych 17 latach pracy. Dobry logopeda powinien być przede wszystkim osobą responsywną, uważną. Uważną na pacjenta, z którym ma do czynienia, pacjenta, ucznia, bo różnie będziemy mówić. Uważny na potrzeby tej osoby, ale też na jej stan. Elastyczny, tak aby umieć zmienić pewien swój schemat postępowania. Ale elastyczny, żeby też zobaczyć, muszę inaczej, prawda, zaplanowałam inaczej, czyli nie taki, który ma plan, ale umie być obok tego planu, bo dzisiejszy dzień nie pozwala ten plan zrealizować. A myślę sobie, że dobry logopeda to jest taki też, który ma szacunek do ludzi ogólnie, szacunek do ludzi i kulturę osobistą pojętą w takim nurcie szacunku, ale też ma dużo pokory wobec siebie, swoich działań. Bo my jak zaczynamy pracę, to wszystkim nam się wydaje, znaczy może nie wszystkim, nie będę generalizować, to wielu z nas jest takich pełnych mocy. Czasem mówimy, nic nie wiem, ale teraz to jest to, to jest to, to jest to i nam się wydaje, że wszystko rozpoznaliśmy. Mówiłem się, że taka pokora, dystans do pracy swojej, ale też do pracy innych, żebyśmy nie oceniali siebie nawzajem tak bardzo krytycznie, bo ja nie wiem, co robił logopeda z tym dzieckiem. Ja tylko widzę fragment w zeszycie i znam relację rodzica. Więc jeśli ja oceniam, mówię, że to jest do bani, my będziemy robić inaczej, bo się tak nie robi, to ja nie jestem dobrym logopedą. Dobry logopeda na koniec powinien być skuteczny, ale też powinien umieć odpuścić czasami, jeśli widzi, że pewne działania są poza jego kompetencją. Przyznać się do tego, to nie jest w mojej kompetencji, nie umiem, ale chcę się nauczyć i to jest okej dla mnie. Umiejętność przyznania się do niewiedzy jest cechą, którą ja bardzo cenię w ludziach, ale też z taką gotowością chcę się tego nauczyć. Mówię, że mogłabym powiedzieć, że powinien być kreatywny,
I dobry logopeda to powinien być taki, że wyjdzie do stodoły, weźmie garść siana i na tej garści siana będzie realizował wszystkie swoje logopedyczne cele. Niekoniecznie dając listę pomocy, które trzeba kupić, ale na tym, co w szufladzie w domu, w szufladzie ze skarpetami, ze sztućcami, no i na tej garści siana ze stodoły. Super, to bardzo dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi. I faktycznie z tą garścią siana, czy z jakimiś różnymi elementami w szufladzie, dobry logopeda powinien sobie dać radę. Mnie się bardzo też podobało, co pani powiedziała, no i też wspomina pani o tym na swoich szkoleniach, między innymi właśnie z różnymi kwadracikami różnego koloru można robić mnóstwo różnych ćwiczeń. A te kwadraciki wcale nie są drogie, są za grosza, nie trzeba kupować drogich zabawek. Myślę, że jakby to w terapii właśnie ja taką jestem zwolenniczką tego, że w terapii to my jako terapeuta, jako człowiek mamy do zaproponowania. Jakby jest bardzo ważne, a nie to, czy będziemy właśnie robić sekwencje na skarpetkach, czy na wypasionych pomocach. Ja staram się rodzicom dawać takie rozwiązania, które są gotowe tu i teraz. Prawda? Bo my wszystko możemy zrobić na tym, co mamy wokół siebie, więc też tak jakby mówię rodzicom, jakie są pomoce, na których mogą pracować, ale mówię im, jak można na tanich rzeczach, które są pod ręką, zrobić wszystko. Mowa i myślenie. Bo jedno idzie w parze. Super. Pani Agato, bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja tylko przypomnę, Agata Gładowicz-Bojarska, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca na podyplomowych studiach logopedycznych i neurologopedycznych, była dzisiejszym gościem awangardy logopedii. Jeszcze przypominam o... Panie Pawle, czy ja jeszcze mogę z prywatą tutaj wyjść? Oczywiście, tak. Jedno zdanie. Bardzo przepraszam, bo przecież chciałam powiedzieć, bo pan tutaj mówił o werbogestach, że ja rozpoczęłam taką serię, produkcję, czy no jestem autorką i przy udziale cudownej graficzki Anny Magiery rozpoczęłyśmy pracę nad taką serią pomocy logopedycznej, które nazywają się werbozabawy. I to będzie taki materiał przede wszystkim do pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i niedokształceniem mowy o typie afazji, ale tak naprawdę można, to od nas zależy, co my z tym zrobimy i jak my to wykorzystamy. To będzie taka seria pomocy, gdzie właśnie ideą jest modelowanie, dawanie dyskretnych podpowiedzi, dawanie kompetencji dziecku, żeby ono przez pewien model, pewien wzór dochodziło do pewnych umiejętności i one się drukują, drukarz zachorował, więc proces został odroczony, ale mam nadzieję, że one znajdą zwolenników w gabinetach logopedycznych, że nam się to wszystkim po prostu przyda do roboty. Na pewno będzie to bardzo ważna pomoc dla logopedów i neurologopedów. To ja przy okazji zapytam, czy one będą na takiej samej zasadzie szkolenie i ta pomoc. Nie, to będą rzeczy, które może sobie nabyć każdy. Ten, kto ma umiejętność, to są po prostu pomoce logopedyczne. Ten, kto pracuje w werbogestami, będzie jak najbardziej mógł je wykorzystywać. Ten, kto jakby pewne strategie ma, czy nabywa je właśnie po spotkaniu ze mną, czy stosuje już wcześniej, to też tutaj będzie mógł na tych strategiach, na tych metodach takich podpowiedzi bazować, natomiast możemy tutaj wszyscy działać, i rodzice, i terapeuci. Bez werbogestów również. To jeszcze zapytam, czy jakaś data już jest znana, kiedy one będą dostępne? Ja myślę, że one w poniedziałek już pójdą na warsztat. I gdzieś tam się, ja tutaj mam pod ręką, tylko że to jest takie robocze i no nie do końca wiem, czy tu z tym się mogę chwalić, bo to jest takie mocno robocze, ale chociażby to jest, o tutaj jest wierszyk, babcia woła roześmiana, zamiast łokci mam
No i oczywiście może być tak, że dziecko, polegam tylko na świadomości fonologicznej, prawda? Czyli, że dziecko uruchomi te kolana. Może być tak, że dam kilka żetonów do wyboru, żeby dziecko uruchomiło. Może być tak, że dziecko sobie wypstryka, dopiero potem sprawdzi. Dziecku z niedokształceniem mowy, tutaj właśnie roześmiana, kolana, pokażę gestem, jak masz to wykończyć, jak masz tutaj zbudować to słowo. Jak przeczytam te wierszyki, to potem mam taki pomysł, to jest jeszcze szare, czyli to nie będzie takie, ale pokażę tylko w tą stronę, w tę stronę i spytam, czyje to kolana, czy czyj to nos, prawda? Czy znowu mam pamięć słuchową, ale też wzrokową, znowu mam nowy rodzaj pytania, czyj, czyja, prawda? I tak dalej, więc rzeczy możemy z tym zrobić sporo potrzebnych naszym dzieciom. No i mam nadzieję, że no, widzę już, jak pracuję z moimi dziećmi z niedokształceniem mowy, że to ma sens. No. Z pewną taką ekscytacją, trochę z niepokojem, bo to moje takie kolejne dziecko, ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Świetnie. To czekamy. Czekamy na kolejną pomoc. Ja jeszcze tylko dodam, że wszystkie informacje dotyczące pani Agaty, jakiejś strony, czy powiem, że pani też prowadzi kanał na YouTubie. Tam sporadycznie na razie, ale rzeczywiście mogę zaprosić, jeśli ktoś nie zna mojego bloga, prowadzę, też na razie czas mi nie pozwala za często, ale obiecuję, że się poprawię, o logopedii blog i również moja strona na Facebooku o takiej samej nazwie, o logopedii blog, tam się pojawiają informacje o różnych moich działaniach, jeśli ktoś będzie miał ochotę skorzystać, to zapraszam. No właśnie, linki do tych stron na pewno będą pod nagraniem. Pani Agata Gładowicz-Bojarska była naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkim Państwu za udział w spotkaniu. Dobranoc. Dobranoc.